Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego, już chyba szóstego odcinka z gierki Fallout 4. Poprzednie odcinki bardzo wam się spodobały, za co serdecznie dziękuję, jeśli ten też się spodoba, nie zapomnijcie łapce w górę, a ja tymczasem zapraszam was do oglądania. Ja tutaj całkowicie wyjątkowo nagrywam ten odcinek, ponieważ miałem sobie na dzisiaj już skończyć, bo nagrywam dokładnie przed poprzednim odcinkiem, który widzieliście w sobotę. I wyjątkowo, bo postanowiłem sobie pójść na najczarniejszym świecie, byliśmy tutaj, w Oberland Station, potem doszliśmy tutaj spotkaliśmy supermutantów i chciałem sobie pójść jeszcze tą drogą tutaj, a nagle zobaczyłem na radarze jakiś dziwny znak i postanowiłem tu podejść. I co znalazłem? Kryptę. Krypta 8.1, moi drodzy. Krypt było 112, jeśli się nie mylę. A my teraz wchodzimy do jednej z nich, do innej jakiejś. My byliśmy w 111. Tutaj jest krypta 8.1, która wygląda na jakąś niszczoną, ale zarazem ktoś chyba nad nią jeszcze próbował pracować, ponieważ widzieliśmy tutaj jakiś restricted area, czyli teren niedostępny. Jakieś ruszty, rusztowania różne i... Kuźwa, czemu ja F9 kliknąłem? Co ja w ogóle zrobiłem? O! Mindfuck, wczytałem grę, nawet nie wiem kiedy. Aha, ten, no dobra, dobra, chociaż nie jesteśmy daleko, bo nic nas nie... No tak, odkryłem tutaj kryptę, dobra. No to wbijamy do gierki, wbijamy do krypty i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ja sobie troszeczkę już również pochodziłem od ostatniego odcinka i znalazłem właśnie tą kryptę. I w dzisiejszym odcinku zrobimy taki odcinek eksploracyjny, nie skupimy się na fabule. Ten, jeśli ktokolwiek chciałby oglądać bardziej wątek fabularny, to zapraszam na inne odcinki, chciałem zapisać, a nie wczytać. A w dzisiejszym odcinku będzie eksploracja, bo znaleźliśmy nową kryptę i powiem szczerze, że... O, gra planszowa, pole rażenia, spoko. Brudna woda, niepotrzebne, radio, biurko, popielniczka, przełącznik włazu, krypty. Okej, otwieramy kryptę 81. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Tak jak mówiłem, zobaczyłem kryptę i... Dobra, czerwony przycisk, walaj. Klikaj, pięknie. Zobaczyłem tylko kryptę i powiem szczerze, że normalnie od razu musiałem... What the fuck? Są jakieś krypty, które żyją? Krypta 111. Panie, chciałem postrzelać i znaleźć jakąś fajną broń, może Gaussa. Lubię zaglądać takie miejsca. Ma'am, some new Commonwealth traveler, not one of our usual traders. Ciekawe, ciekawe. Well, if someone wants in, they can earn it like everyone else. Let me speak to them. Szczerze wolałbym jakąś opuszczoną i zniszczoną kryptę, powiem wam to szczerze. No domyślam się. For newcomers, we like to operate on exchange. Ty pomagasz nam? My pomagamy tobie. Okej. Wchodzę w to. What is it you need? Fusion cores. 3 to be exact. Trzech. Nie wiem, czy tyle nie mam, powiem wam szczerze. Pozwoli mi ci wejść. Kurde, mol. 3 rdzenie fuzyjne, żeby wejść do krypty. O, moi drodzy, dowie. Zaryzykujmy. Okej. Kurde, myślałem, że będzie jakaś fajna, fajna opuszczona. Ja muszę w ogóle zobaczyć, ile ja mam tych rdzeni. Mam 2 na 3, dobra, rozumiem. Mam 2 na 3. Mam jeszcze jeden rdzeń fuzyjny na power armorze w... moim warsztacie i wtedy będziemy mogli tutaj wejść. Ja muszę sobie, pozwólcie, ja po prostu muszę to zrobić. Krypta 81, zdjęcie oczywiście na miniaturkę. Szukam jakiegoś Pip-Boya, Fod-Boya, nie wiadomo czego, kogo i jak, gdzie i co i kiedy, ale idziemy. Dobra, czekajcie, TM, żeby zrobić zdjęcie na miniaturkę, print screen, TM, enter, proszę bardzo. Jeśli klikniemy sobie tilde, czyli konsolę, piszemy TM, T jak Tomek, M jak Maciek, to mamy wtedy po prostu usuniętego HUD-a, czyli to całe UI. Wszystko razem z celownikiem, tak więc nie warto tak grać. Chociaż są większe FPS-y, testowałem. Tak więc mógłbym nagrać kiedyś Fallouta bez tego, ale wtedy bym musiał tylko i wyłącznie celować, albo jakoś, nawet nie wiem, czy wadze działa. Okej, moi drodzy, skoro oni chcą rdzenie fuzyjne, to ja tak szczerze mówiąc nie chcę się na razie zbytnio na tym skupić, bo wolałbym mieć dalej jakiś ten jeden power armor działający gdzieś w użyciu możliwe, a tak to bym musiał wyjąć, bo tutaj mam power armor jeden, co jest zaznaczone zresztą na mapce, taki hełm z takim ptaszkiem u góry. No ale mimo wszystko wolałbym tego nie tracić, powiem szczerze. No i po prostu idziemy dzisiaj do mojego tajemniczego włazu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, ponieważ właśnie gdzieś tutaj coś wysadziłem, że podobno tam jest coś, jakiś typek był. Ogólnie jest taka historia, szedłem sobie przez świat Fallouta, prawda, żeby pójść sobie na samo południe i znaleźć tutaj jakieś ciekawe rzeczy, żeby mieć możliwą szybką podróż. No i był jakiś typek, którym ja się tak po prostu się skradałem i on zaczął gadać, że o, tutaj muszą być jakieś wielkie rzeczy, mam nadzieję, że tyle ładunku starczy, co nie? Ja nagle do niego podchodzę, patrzę, szabrownik, podchodzę na 2 metry, on zaczyna do mnie strzelać, to go zabijam, no logiczne, no, w końcu
prawo dżungli tutaj nie. No więc przepraszam bardzo, że go zabiłem, ale go zabiłem. A za chwilę podchodzę pod drzwi i mam interakcję wysać drzwi. No więc ja już się dowiedziałem, że on tutaj jakieś ładunki podłożył. Wysadziłem te drzwi i mogę do nich wejść. Tak więc myślę, że będzie tutaj coś ciekawego. A ta moja krótka otoczka historyczna, myślę, że tutaj... Czemu ja kuźwa idę w złą stronę? ASG Maniak, pozdrawiam. No normalnie typek, który kompasu używa na co dzień, ma go w palcu, a nie potrafi użyć w grze, gdzie ma jeszcze podane, w którym kierunku ma iść. No genialne, Steelcar, genialne. Normalnie jeszcze więcej osób ciebie polubi teraz. I to jest właśnie ta krótka otoczka historyczna. Mam nadzieję, że wam jeszcze to jakoś bardziej was zaciekawi do tego, co tam się znajduje, bo ja powiem wam szczerze, że jestem cholernie ciekawy, ponieważ jestem po prostu fanem eksploracji i to już mówię piąty raz i mówię to co odcinek, więc spoko. Tamtędy my właśnie szli. Czekajcie, tutaj jest most, to było gdzieś... No tak, teraz to ja... Chyba gdzieś tutaj. Aha, no tak, Silgar oczywiście musi sobie popływać. No bo jak, żeby inaczej. Teraz tak, powiem szczerze, że nie jestem pewien, gdzie to było. Tu chyba. Nie. To jest jakiś włas? Nie. Gdzie to było? To w ogóle nie jest zaznaczone na mapie i to jest problem. Ja bo tam po prostu był typek, ja sobie szedłem i go zabiłem, no... Co tu dużo gadać, no tak było. Mam nowy poziom, ale to nie jest z tego, po prostu mam nowy poziom, ja muszę zdobyć poziom 13, żeby mieć potem możliwość ulepszenia sobie nie tylko nauki, tylko właśnie ulepszenia broni. Wtedy mamy od poziomu 13 nowe odblokowania. Dobra, jak to było? Retrospekcja całkowita. Tam są bagna i tam mnie prawie zabił jakiś debil. Znaczy zabił mnie 6 razy to dokładnie, takie coś. Potem sobie szedłem spokojnie tą środkiem ścieżki. I gdzieś tutaj... Wow, świecący się Radrakan. O, świecący, dosłownie, zgadłem nawet jego nazwę, czyli Jezus Maria, nie umiem strzelać. Czy on ma w ogóle coś ciekawego? Ale on fajnie wygląda, to nie? Napromieniowana krew, nie wiem czy to będzie potrzebne, mięsa nie biorę, bo po prostu jest radioaktywne i najczęściej w świecie się nie przydaje. Chyba, że chcemy się zarazić radioaktywnością, być radioaktywni w ogóle, ale... Tam jest jakiś typek lata, ale go ledwo co widzę. Tam też się coś rusza, ale to chyba liście. Więc idziemy tędy. Gdzie to? Tu jest drzewo, ja myślałem, to chyba wybucha. Nie wiem, w ogóle myślałem, że to coś co innego. Czekajcie, dokąd ja w ogóle doszedłem? Czy to nie było... A, ja tutaj mam punkt, to możliwe całkiem, że to jest tutaj, a nie tam. Bo po prostu za którymś mostem na wybrzeżu to było. Tak po prostu jakąś, tak szybko mi blikmniło, że to może być tutaj, tutaj zaznaczyłem ten punkcik i to chyba serio gdzieś tutaj może być. Dobra, ja wam pokażę dokładne miejsce, jeśli będzie coś tam ciekawego, a ktoś gra Fallouta, to... Myślę, że mógłby sobie gdzieś tu pójść, o ile to jest w ogóle tutaj. Nie pamiętam tego miejsca. Czy to było tutaj? Tutaj albo tutaj? Dobra, trudno, pochodzimy sobie, no. Przepraszam was bardzo, ale ja po prostu... Miało być krypta i miała być krypta rozdupczona, bo widziałem jakieś rusztowania, a tutaj nagle jakaś krypta nówka sztuka, panie mi dali, więc no przepraszam bardzo, ja tego nie chcę. Nie lubię nowych krypty, ja chcę tutaj jakieś ruiny znaleźć, jakieś fajne holopady, datadyski, żeby znaleźć jakieś ciekawe informacje i w ogóle. A nie, jakieś pierdu, daj mi 3 rdzenie, to ja ciebie wpuszczę, nawet nie wiem w ogóle po co. Żeby im dać 3 rdzenie. 3 rdzenie, to jest tyle warte. Ja nie wiem, czego oni ode mnie oczekują. No i to było w takiej oto miejscówce to było. Dokładnie takiej oto miejscówce podobnej, cholernie jasno. To wszystko jest podobne, w końcu to jest wybrzeże, Steelcar. Dobra, to w poszukiwaniu, będzie tytuł odcinka, w poszukiwaniu tajemnego włazu, no. Idziemy wybrzeżem i muszę trafić. Jeśli nie trafię, to po prostu zetnę ten odcinek i jakoś wam go zmontuję, żebym znalazł tą. A póki na razie jeszcze mamy sporo czasu i tym bardziej nagrywam 9 minut, ład. Myślałem, że minuta minęła, nie wiem, dobra, mniej, ale znaczy więcej, ale nieważne. Czy ja się na fakcie zgubiłem? Po prostu nie wierzę w to. Znaczy, dziwne jest po pierwsze to, że ta rzecz w ogóle nie jest zaznaczona na mapie i... Radio Trinity Tower, nawet nie pamiętam. Znaczy, szedłem ten na pewno i myślę, że złapałem ten zasięg, ale... No nic, no nic. Na razie idziemy i patrzymy. Może nawet włączymy sobie latarkę dla świętego spokoju i zapiszemy grę, bo znając, że się to umrzemy szybko. To jest jakieś bajorko, nie pamiętam w ogóle tego miejsca. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam tego miejsca. Gdzie ja jestem? Coś czuję, że dzisiaj będzie eksploracja, ale... A tu czemu się kopci za przeproszeniem? To ja może jednak wyłączę latareczkę. I ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. U, nie, ten most, dobra, pamiętam go. Dobra, tam jest, to jest za tym. Bo pamiętam, jak stąd skakałem i tam byli bandyci i ich zabiłem, dobra. Bo ja szedłem drogą i nie patrzyłem jakoś w ogóle w tę stronę i dlatego. Dobra, pamiętam, lecimy. Jesteśmy już na miejscu, tak więc 2 minutki chodzenia. Fallout aka symulator biegania, ale jest strasznie spoko, więc to będzie tutaj. I zobaczcie, w ogóle na radarze nic nie... Nie mówcie mi, że to nie jest tutaj. Nie mówcie mi, że to nie jest tutaj. To tutaj było. Musi tu być, ja po prostu się założę.
To gdzieś tu... Jest. Tu, moi drodzy, tutaj, to miejsce, włas. Tak po prostu z dupy. Tutaj był typek, który umarł i zniknął teraz. No, umarł. I ten włas wysadziliśmy i to nie jest w ogóle zaznaczone nigdzie na mapie. To dokładnie tutaj, czyli dobrze myślałem, że zaznaczyłem pod jakimś mostem, a jednak to było pod tym mostem. No i po prostu to jest dokładnie tutaj. Tutaj mamy park pionierów, tutaj mamy dom towarowy, tutaj jest taki mościk charakterystyczny, złamany, otwarty i wchodzimy. Dobra, może tutaj będzie jakaś nowa krypta, krypta 69, nie wiem, wchodzimy, jak jestem, mam nadzieję, że to, nie mówcie mi tylko, że to jest jakiś bunkier domowy. Szybokę, radio, nic nie słyszę i tak. Jeśli to jest jakaś komórka 2x2 metry, to ja się wkurzę. Taśma klucz, dobra, to się przyda, ale... Aha. Czyli tyle emocji, tylko po to, żeby znaleźć komórkę 2x2, które to miało robić za domowy, prawda, łapasz po na śmierci. Skąd ten typek miał takie rzeczy? Bierę to. Można trofeum zrobić albo... To w ogóle może wybuchnąć. Serio, czy ja na fakcie tutaj tyle opowieści i wszystko, tylko po to, żeby znaleźć jakiś przydomowy... bunkier, ale wiecie co, coś mi się nie podoba? Po pierwsze, to jest zawalone. Tutaj jest jakaś bardzo dziwna rura, więc tam coś musi być. Chyba, że to tak twórcy Fallouta zrobili. No, myślcie sobie, że tam coś musi być. No nic, nie ma nic. Ja tylko to wysadzę. Może coś otworzy. A to nawet... Dobra, wysadziło się. I nie wiem, moi drodzy, nie wiem. 11-minutowy odcinek. Pozdrawiam. Typek, który sobie tutaj siedział z lampą, która nadal działa. Laska. Popielniczka. Bethesda. Wy to zrobiliście... nóż. Nie wiem, wezmę. Byle co, byle wziąć. Oni to zrobili specjalnie, to nie? Taką otoczkę całego tego wejścia, całego tego wszystkiego, żeby tutaj dojść, żeby to wysadzić. A nagle to jest jakaś komórka 2x2 metry, której i tak ktoś umarł. Dobra, wychodzimy. Genialny odcinek, Silgar. Genialny odcinek. To jednak lecimy, moi drodzy, po rdzenie fuzyjne i lecimy właśnie... i lecimy... Ja wiem, że tutaj mam miejsce, w których mogę robić w ogóle, robić ludzi, jak to brzmi, przyjmować ludzi, ale niestety po prostu nie mam aktualnie w ogóle surowców, wszystko poszło na moją pierwszą bazę, więc jestem spukany na maksa. I tyle. Dobra, moi drodzy, idziemy po rdzen fuzyjny, wrócimy do tego Volta, do tej kryjówki 8.1, 8.7, nawet już zapomniałem, jaka to była nazwa. I zobaczymy, co nam wtedy świat przyniesie. A ja sobie jakiś rdzen fuzyjny myślę, że bez problemu znajdę. Samotnie, więc będzie spoko. I to jest właśnie ta moja miejscówka, o której mówiłem. Nie, czemu jest rano? FPS-y. To jest jeden Power Armor, który znaleźliśmy na samym początku. On jest dosłownie z niczego i z tego właśnie przeniosłem rzeczy do tego. I tutaj jest mój główny Power Armor zielony, po prostu przeniesiony i naprawiony. Tak więc dobra, przeszukaj. Rdzeń fuzyjny. Jeden jest dosłownie nówka sztuka, ja pierniczę. Dobra, trudno. Raz się żyje. A żeby było ciekawie, trzeba do krypty wrócić i zobaczyć, co tam jest. Najlepsze będzie wtedy, jak powiedzą, a dobra, no to daj nam te czyrdzenie, wejdź i potem mnie zastrzelą. Będzie śmiesznie. A jeśli to może będzie bractwo, to będzie bardzo ciekawie. A może to będą jakieś kule, to też będzie ciekawie. No zresztą jestem w ogóle ciekawy, co tam ogólnie mówiąc będzie. Myślę, że wy też. Bo 13 minut próbujemy tam wejść. Ale muszę znaleźć. Myślę, że tutaj będzie wiele krypt tak naprawdę do odnalezienia, ale wydaje mi się, że nie w takich miejscach jak to, tylko właśnie gdzieś na obrzeżach, gdzieś pod górami, gdzieś może w jakiś pod nie wiadomo czym, pod jakimś włazem w małym w domku, nie wiadomo. Więc myślę, że tutaj naprawdę sporo tych rzeczy będzie tutaj do znalezienia. W końcu to jest Fallout, gierka do eksploracji, RPG Explorer, można powiedzieć, więc naprawdę jest spoko dla osób, które lubią sobie chodzić. A my tymczasem przynieśmy właśnie te rdzenie i zobaczymy, jak to wszystko będzie, tak więc... Śmieszne uczucie, bo ja patrzę bardziej na lewo, a kamerka jest na prosto, ale okej. Okay. Dobra, F5 zapisujemy i jeszcze raz zapisujemy. So you're back. I take it you got what Overseer McNamara was looking for. Tak. Bułka z masłem. Oczywiście. Obviously. Why else would I be here? All right, smartass. Już mnie nie lubią. I'm opening the door. Overseer McNamara and myself will meet you at the. Jeżeli tam w ogóle ktokolwiek inny, przepraszam bardzo. To ja tu zabijam wszystkich, nie oni mnie. Przepraszam bardzo, coś mi się pomyliło. No, McNamara. Nie wiem dlaczego, ale coś mi kojarzy mi w ogóle to imię, nazwisko. Znaczy, to nazwisko. McNamara. Jak się nazywał ten statek w Falloutie New Vegas, który był w tym mieście pod koniec? Wow, widzę, że tutaj krypta pełnią życia, mój piesek, nie napierdzielaj tak. Wow.
Widzę, że ta krypta chyba jednak nie była taka poruchana. Za przeproszeniem. Another outsider. That's all I'm asking. Fine. I'll see what I can do. But you and I both know we can't keep going on like this. Zapiszemy sobie. Sorry about that. As you'll soon see, we have a few maintenance projects underway. Gwen McNamara, overseer. Welcome to Vault 81. Here, we pride ourselves on having maintained a successful vault over these past two centuries. No, przed 200 lat. We'd like to be completely self-sufficient, but there are certain resources we can't provide ourselves. Czego im brakuje? Krypta robi wrażenie. Impressed you maintained a successful vault for so long. Thanks. I owe it to the overseers before me, but some here would disagree. A few believe opening the doors to the Commonwealth was a mistake. Interaction is a good thing. The Commonwealth is improving. So I've heard. But it's still got a long ways to go. That's why I like to use a give and take system. If outsiders are willing to help us, we're willing to help them. Speaking of, if you're ready, I can take those fusion cores from you. Of course. Here they are. Thank you. Dr. Penske will greatly appreciate these. Now, I have work to do. Ma'am, what about the dog? I'll allow it. Security is already extra mindful as it is. If he's lived this long in the Commonwealth, I'm sure he's chosen his friends wisely. If you need anything else, I'll be in my office. Dobra, dojedziemy do biura, bo dałem im czyrdzenie. Oni nawet... Co ten typek? Ten wygląda jakiś debil. A oni mi nic nie dali. To krypta jak krypta, wygląda tak samo. Nieuszkodzony aparat fotograficzny, serio? Jestem cholernie tutaj ciekaw, co tu się w ogóle stanie. Czekaj, czy mam? Nie, mam misję, żeby wyjść. Jakby chciał sobie... Hello, overseer. Have you been down to medical to see Dr. Forsyth yet? He told me he's very interested in meeting you. What I wouldn't give for some real time off. Przepraszam bardzo, gdzie tu jest jakiś doktorek? Halo, halo. To jakiś piesek był. Nie, to jest kot. Kotek! What the hell? Pozwól cię się... Yeah. Już widziałem raz pieska wcześniej, tak więc. Excuse me. Now that you made it in, we'll be keeping an eye on you. So do us all a favor and behave yourself. Dobra, nie ma problemu. Tak, ja teraz szukam doktorka, który nie wiem gdzie jest, szczerze mówiąc, i nie wiem gdzie jest. Doktorku. Doktorku. Niech tutaj nic. Elevator screening exit zone. Is that your pit boy? Better be. Jak nie, jak tak. Przepraszam bardzo. Dobra, nic nie widzę. Dobra, ale lecimy gdzieś windą wyżej albo niżej i czemu to napierdziela tak, jakby to było 500 km na godzinę? Winda spokojnie. Tylko żeby to nie pierdykło gdzieś nie wiadomo gdzie. Czy ja zepsułem grę? Co tu się dzieje? What the hell? Ja jestem osobą cierpliwą, ale czemu ta winda tak się trzęsie i światła tu idą? O, przestało. O, dobra, działa. Jezus Maria, światło. A to genialnie wygląda. Jakieś dziecko. Hey, mister, are you really from the Commonwealth? Owszem, znikaj, yes, dzieciaku. I am. I knew it. Hey, I can show you around the vault if you want. Just 5 caps. Nie trzeba. That's not necessary. I can find my own way around. Oh, you're no fun. No, dobra. Widzę, że chciał wyżebrać 5 kapselków. I'm heading out. Don't wait up for me. Again? But I need your help here. Yeah? To raczej tam będzie ten doktorek, co nie? Lepiej, żeby w nich nie celować, bo jeszcze umrę tutaj. Otwieraj. Wiecie co, ten dzieciak chyba bym go wziął za chwilę normalnie. Dzieciak, gdzie jesteś? Tylko ja chcę, żeby on powiedział tylko, gdzie jest doktorek. Residential. Nie, to nie to. Cholercie, tam idzie, tutaj jest... Wow, co to jest? Barber! Wow, fryzjer! Serio! Ta krypta jest genialna! Hydroponik? Co to jest? Hi! Te ziemniaki się jakoś buntują! Cześć! Mówisz do dziewczyny, a ona ci odpowiada... Te ziemniaki się jakoś buntują! Zagadanie... Mogę to w ogóle im zabrać, ale i tak mam tyle jedzenia, że nie wiem co. Ja miałem chyba z tą kobietą pogadać. Dr. Penske. Ah, you'll do perfectly. I'm in need of a willing test subject to try this new strain of fruit I've created. Aha. Jasne. Sure. I like fruit. Excellent.
Just tell me how it tastes and how it makes you feel. Now, where did I put that Geiger counter? Serio? What? Licznik Geigera? Nie wiem, czy ci się przyda, jak ja umrę, ale dobra. Wspomagacze... Gdzie to jest? Jak to się w ogóle nazywało? Świeży mut owoc. Jemy! Nic się nie dzieje i nie wiem, dlaczego zapisałem po zjedzeniu owocu. Czego zjadłem? Zjadłem. Excuse me, Dr. Penske. Did you try the fruit? Tell me, how was it? It was good. No adverse effects. I knew it. This is good progress. I'll have to start a new batch. Kurde, myślę, że to będzie jakieś LSD albo fajna faza, a nie. Maybe you can help out in another capacity. Dobra, jeśli ktoś potrzebuje. I need these plants to conduct my studies, and they take some special nourishment, especially the carrots. If you could keep an eye out for fertilizer while you're out in the Commonwealth, wow, I'll be more than happy to compensate. Nie chcę robić za rolnika ani nic. Nie mam czasu. That's all right. Just another request in for the overseer. But if you do happen to find sure. No dobra, moi drodzy, powiem wam szczerze, że tutaj to miejsce jest strasznie cholernie ciekawe. Nie powiem tego, że nie ma jakiegoś dzisiaj nawalania co sekundę, to ta krypta jest po prostu genialna. Reaktor fit, 956 kWh? Znaczy to jest KW, ale to chyba to znaczy po angielsku. No tam, moi drodzy, tak, wow, co to jest? Classroom. Oho, moi drodzy, nie wierzę w to. I patrzcie na to. Jeszcze stary rzut. Ja nie mogę, please stand by. Miarka. Wow. I czyli tę właśnie kryptę mamy tutaj pokazane, jak naprawdę powinno wyglądać życie w krypcie, a nie, że wchodzisz do zamrażalki i ciebie zamrażają, za przeproszeniem. Więc wow. Atrium, mamy gdzieś jeszcze atrium. A to jest taki salon, nie wiem, jak to nazwać. Ale faza, co nie? Patrzcie na te pokoiki i wszystko. Jeśli tak by wyglądało życie ludzi po wojnie nuklearnej. Nadal, prawda? O, ten konik! Już mam kilka części jego. Cześć, wstawaj, musimy pogadać. Jak się nazywała ta nauczycielka w ogóle, bo miałem w ogóle z jakąś nauczycielką pogadać, która lubi ludzi z zewnątrz, a chyba nie chce. A to jest jakaś dziewczynka, myślę, że ona jest dorosła. Gdzieś go widziałam na dole. Co się stało? Ona mnie chyba... Poprosił kasę. Nie wiem, gdzie kot. No, I haven't seen your cat. Would you go look for him? His name is Ashes. He's probably to był ten kot u góry przecież. Nie mam na to czasu. You're on your own, kid. Buję się z tym sama, serio? Be that way. Czemu ja tak brzydko jej odpowiedziałem? No i widzisz, jakie będzie miała teraz zdanie o ludziach z powierzchni. Bujaj się. Bujaj się, nie no, serio, serio. Ja sobie nawet nie mogę tego wyobrazić. Typ jak z powierzchni, bujaj się, co nie? No nic, moi drodzy, myślę, że jednak chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Spodziewałem się czegoś więcej, oczywiście, jak najbardziej. Pogadam sobie jeszcze z tym typkiem. Hey, hold. So you're the new guy. I heard we... How long do you plan on sticking around? No, nie, nie. Nie wiem. Not sure. We'll see. Yeah, I guess we will. We can take care of ourselves here in 81. We don't need to be letting in every stray traveler that comes our way. Chyba mnie nie lubią. F5! Dup! Dobra. Pewnie teraz wszyscy się dziwią. Stilgar, co ty pierdzielasz w ogóle? O nie, dzieci nie będę strzelał, to nie. Ja chcę ubranko z krypty! Bum! Czy to dziecko ma, to nie jest dziecko. Czemu oni we mnie nie strzelają, za przeproszeniem, tego w ogóle? Trochę nie kumam tego, co tu się dzieje w ogóle. Widzę, że mojego pieska też nie lubią. Niedobrze. Czemu on nie dostał? Co to jest? Dobra, nieważne. Moi drodzy, żartowałem sobie. Nie będę tej żadnej krypty zabijał nigdy w życiu, to nie o to chodzi. Tutaj ja chcę grać jako tak, o, dobrze. Czyli razem z kryptami, pomimo tego, że Voltek w dużych, wielu przypadkach jest do dupy, co udowodniliśmy na naszym przypadku.
Wiemy, że tutaj jednak mimo wszystko wspólnota, życie we wspólnocie, co sama nazwa naszej okolicy, naszego świadka tutaj mówi właśnie, że chciałbym sobie grać razem z nimi. Więc moi drodzy, myślę, że jednak na tym też zakończymy dzisiejszy odcinek i ja mam nadzieję, że on się wam jak najbardziej podobał. Krótszy, bo krótszy, wyjątkowo. Powiem szczerze, że ja myślałem, że w krypcie będę pół godziny chodził i szukał jakichś fajnych rzeczy i znalazł może jakieś fajne super mutanty, a jednak no, okazało się, że ta krypta jest dobra. Tak więc moi drodzy, no na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on się wam jak najbardziej podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrybowaniu, dyskutowaniu, komentowaniu. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.